Może z tamtej strony, żeby jeszcze zrobić ładnie ujęcie. Jasne. O. Spoko. Ale powiem Ci, wygląda kozacko. Wiem. Naprawdę, powiem Ci, że nie wiem, co myślicie, jak, bo fajnie by było, żebyście się Wy wypowiedzieli, tak? Nie, żeby tylko tak dla potrzeb materiału przynieśliśmy tutaj tą drabinę, tylko ona była przez nas używana. Nie podłączę go dzisiaj, nie podłączymy go dzisiaj do tego, żeby z niego korzystać i odbierać z niego prąd, energię, to już po pierwsze stwierdziliśmy, że w ramach bezpieczeństwa pozostawimy go bez ładowania, zasilania, tak. A ustawimy go w pozycję po prostu zero. To ma sens i przy założeniu mniejszej instalacji. Bo wszyscy, którzy budują wielkie instalacje po 10-15 kWh, 50. Nawet 50, okej, oni mają miejsca i w ogóle mają kasy, tak? Ale jeśli mamy, że tak powiem... Jeżeli ktoś z Was chce kupić panele i położyć je na ziemi albo na jakimś tam stojaku zwykłym i ma na to miejsce, wistawio. Dokładnie, to róbcie. W ogóle... Tak róbcie, działajcie, bo niewątpliwie tracker jest odpowiedzią z jednej strony na kwestię oszczędności miejsca. Tak. Nie wszędzie to się nadaje. W tej chwili, tak jak sami doskonale, nie korzystam. Nie mam takiej potrzeby, pomimo tego, że u mnie całą dobę wręcz chodzi pompa ciepła, która non-stop albo zbija temperaturę, bo jest za gorąco, albo ją podnosi, jak jest za chłodno. Bo latem też, no co, no domek angielski charakteryzuje się z tym, że nie ma zbyt długiego przetrzymywania. Cześć, czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze w teorii wszystko jest możliwe. W praktyce różnie to bywa. Dzisiaj jesteśmy w trakcie prac, w trakcie roboty i cześć Zbyszek. Cześć. Cześć. Słuchajcie. To nie żeby tylko tak dla potrzeb materiału przynieśliśmy tutaj tą drabinę, tylko ona była przez nas używana i zakładaliśmy panele. I wierzcie mi, tudzież nam na słowo, że jak skończyliśmy robić, to wyszło słońce. Dokładnie. A cały czas w deszczu zasuwaliśmy. Totalnie niesprzyjające warunki, ale my się pracy nie boimy. Tak, ale to trochę tak z tego powodu, że nie chcę mówić, że Zbyszek się uparł, ale jakbym tak powiedział, to myślę, że byłbym bliski prawdy z tego względu, że byliśmy mu winni na dzisiaj. Ja mówię, piszę do niego, mówię, nie, no słuchaj, taka pogoda jest, że chyba sobie odpuścimy czy coś takiego. Po czym on do mnie dzwoni, że stoi pod trackerem. Mówi, lecimy z koksem. Także okazało się i bardzo dobrze, super, dzięki Ci, że tak tutaj... I to dodajmy, że pod takim bez paneli już stałem... No tak, właśnie. No, no totalnie po prostu w deszczu, nie? Tak, tak. Co? Trzeba powiedzieć, że nie skończyliśmy. Nie skończyliśmy jeszcze. Mamy tutaj parę poprawek, no już czysto kosmetyka. Takich kosmetycznych, dokładnie, no ale no, to musi być zrobione na naszym standardzie, czyli tip-top. No nie może być inaczej. No dobra, okej, okay, dobra. Dlatego jakby ten, no ale dla pewnej jakby naszej satysfakcji ma stać złożony już taki praktycznie gotowy do pracy. To znaczy tak, na chwilę obecną powiedzmy, że może jak gdyby przez to, że nie podłączę go dzisiaj, nie podłączymy go dzisiaj do tego, żeby z niego korzystać i odbierać z niego prąd, energię, to już po pierwsze stwierdziliśmy, że w ramach bezpieczeństwa pozostawimy go bez ładowania, zasilania, tak. A ustawimy go w pozycję po prostu zero, tak? No, tak, wypoziomujemy. Tak, jeszcze w tej chwili zostawiliśmy specjalnie tam akumulator, czy to będzie ten akumulator, czy ten byśmy mieli podłączony, nie ma to większego tutaj znaczenia ani różnicy. Bo chodzi tylko i wyłącznie o kwestię tutaj sterowania. Tak jest, dokładnie. Natomiast potrzebne jest to do tego, żebyśmy się czuli komfortowo i bezpiecznie, że nagle, jak gdyby, jeżeli nie będziemy odbierali od niego prądu, nie będzie podłączone ładowanie do tego akumulatora, no to wiadomo, akumulator 2, 3, 4, choćby nawet tydzień chodził, to po tygodniu przestanie chodzić i nagle się okaże, że ten tracker zostanie w pozycji, powiedzmy, że... No. Urządzenie ogólnie, on ma być bezobsługowy, mamy o nim zapomnieć, tak? Aha, ma być postawiony, podłączony i ma działać, ale tak. Gdzieś tam z tyłu głowy nie może być coś takiego, że kurczę, ma jeszcze prąd, nie ma prądu. Dobra. Myślę, że tutaj nasi widzowie to zrozumieli, aczkolwiek w gwoli ścisłości, żeby też powiedzmy wyjaśnić osobom,
jak działa kwestia związana z zasilaniem tego wszystkiego, no to wiadomo, oczywiście, że całym głównym źródłem zasilania tego jest kwestia akumulatora. Akumulator musi być podłączony bezpośrednio pod źródło zasilania, czyli nawet zwykły, prosty... prostownik, jakąś ładowarkę, ale to tylko po to, żeby podtrzymać mu jakieś tam stałe, wiadomo, napięcie, gdyż ten pobór jakby na całą pracę tego trackera jest minimalny, ale to podtrzymanie musi być, a to już jak rozmawialiśmy, kwestia bezpieczeństwa takiego zupełnie, czyli no, jego zasilanie jest zasilaniem niezależnym od tego, czy prąd jest w przypadku ludzi, którzy mają sieć, czy go nie ma. Tak, natomiast, żeby była sprawa jasna, nawet jeśli siądzie zasilanie tego magazynu, czyli akumulatora, który zasila taki tracker, czyli tego sterowania, to w tym momencie on jest w stanie przez kilka dni ten tracker obsługiwać. Tak, powiedzmy, normalny akumulator, znacie z samochodów, będzie w stanie przez kilka dni obsługiwać. Czyli tak, po pierwsze, każdy z Was się zorientuje, że w domu nie ma prądu. No tak? No, zgadza się. No czyli pierwsza sprawa jest taka, że skoro nie ma prądu, to nic się nie dzieje. Nie ma żadnego problemu, ponieważ tracker będzie chodził i będzie działał. Dokładnie. To jest jedna rzecz. Druga kwestia. Jeśli w ciągu jednego, dwóch, trzech dni załatwicie kwestię związaną z tym, żeby nadal go ładować, no to temat jak gdyby znika, macie problem opanowany. Po prostu. Tak? Tak. Co się dzieje w momencie, kiedy nawali akumulator? Tracker stanie. Stanie. I teraz tak, żeby była sprawa jasna, trzeba by było mieć niezwykle wielkiego pecha albo niezwykle wielkie szczęście w kwestii tego, żeby trafić, że on się zepsuje, coś się z nim stanie w trakcie burzy. No bo z reguły wiecie o tym, że tak naprawdę ten system zabezpieczeń, który ma go postawić do tej pozycji, tak? No to on de facto jest nam potrzebny tylko w trakcie, kiedy wiatr jest, duży wiatr, tak? Bo tu już nawet nie chodzi o to, czy tam jest burza, czy nie i tak dalej. Tu chodzi o wiatr, po prostu. Dokładnie. O wiatr. Dokładnie. Jeśli by się okazało, że cokolwiek byłoby nie tak... No właśnie, omówmy może jakieś takie kwestie związane z tym, co się dzieje, kiedy się coś dzieje, tak? Mhm. No bo wiadomo, że każdy jest zawsze tym zainteresowany. I teraz tak, jeżeli by się okazało, że wysiądzie akumulator, no to co w tym momencie? No w ostateczności trzeba by było podjechać samochodem gdzieś w pobliże, tak? Albo podpiąć jakiś inny akumulator. No najłatwiej, chociażby taki malutki, no bo tu wielkich prądów nie potrzebujemy, żeby uruchomić całą tą konstrukcję. Po to, żeby go położyć. Żeby go położyć, tak. No dobra, ale umówmy się tak, dobra, padł sterownik, co robimy? Czy jest to możliwe? No wszystko jest możliwe zawsze. Zawsze jest możliwe. No jakby siłą rzeczy, wszystko się może wydarzyć. Ja jeśli padnie sterownik, to możemy podać prąd bezpośrednio na dany siłownik. Celem ustawienia go, gdyby była taka sytuacja. Dobra, tylko teraz tak, czy siłownik pracuje do różnicówki, czy pracuje... Nie, no bo siłownik pracuje siłownik ma wbudowane plus, minus, minus, plus. Tak jest, siłownik ma wbudowane krańcówki, więc dojdzie do danej zadanej pozycji, którą dobra, ma. Faktycznie, czyli w momencie, kiedy powiedzmy mamy siłowniki 12-woltowe, no to w wielkim skrócie, wiesz co, powiem Ci tak... Robi się troszkę bardziej skomplikowane i użytkownikowi trackera trzeba by było to wytłumaczyć, no bo z tyłu głowy on musiałby gdzieś wiedzieć, tak? Tak, no bo tak to jest tak. Podobnie jak jest w przypadku wiatraków. No niby każdy wie, jak wiatrak tam działa, funkcjonuje i tak dalej, no ale wiadomo, że jak zaczyna wiać i to mocno, no to każdy wie, co ma zrobić u siebie ze swoim wiatrakiem, żeby spać spokojnie, tak? No poza tym, że oczywiście jak wieje, to jest prąd. Ale chodzi o to, że te systemy bezpieczeństwa no są... Powiedzmy, nie wiem, tam dwa czy ileś, no i tyle, czy tam trzy, tak? A później już Pan Bóg zostaje w kwestii tego, żeby nas ocalić. Tak. Tak. Ale tak naprawdę to nawet jeżeli mówimy o konstrukcji, która stoi na gruncie, tak? No jakby się tu tak, wiecie, no nie wiem, daleko nie mamy, mamy tutaj obok nas stoi konstrukcja, no to wiadomo, że jakby wpadł z tyłu wiatr za tą konstrukcją, to weź ją przewróci, no i tyle, tak? Ale lecimy teraz w temacie takim, że tak, po pierwsze, sterownik ma czuwać nam nad tym, żeby to wszystko było w pozycji, no w momencie, kiedy ten wiatr jest większy, no to w tym momencie to przechodzi w pozycję
poziomom, tak? Czyli to jest tak, ustawione tak. Jak deska, no i tyle, sprawa tak, załatwiona. Dokładnie. No i w określonym czasie. Oczywiście kwestia tych wszystkich nastawów, które są w sterowniku, to jest kwestia indywidualna, bo możemy sobie ten czas wydłużyć, w którym on będzie oczekiwał na uspokojenie pogody. No możemy wprowadzić bardzo dużo ustawień takich typowo indywidualnych pod nas. Że on szybciej będzie załączał się, czy coś? Szybciej będzie się załączał, dłużej będzie czekał na uspokojenie, przy mniejszym wietrze już reagował. To jest kwestia indywidualna ustawienia no, pod siebie po prostu. Jedni będą chcieli, żeby ten tracker dłużej czekał na większy wiatr, inni będą chcieli, żeby szybciej reagował. Wszystko jest kwestią ustawienia w tym sterowniku, wszystko się da ustawić. Okej, dobra. No właśnie, co chcemy poprawić w nim? No bo to jest tak, że wiesz, jak my będziemy tacy kolorowi, idealni i tak dalej, no to wiadomo, że to wtedy tak, wiesz, to ktoś nie do końca może chcieć wierzyć. A właśnie, a jeszcze, dobra, co w nim poprawimy, żeby nie pourywać wątków, bo na pewno też chciałbym poruszyć kwestię związaną z ceną. I tutaj jest bardzo ciekawy temat, bo mnóstwo osób jest zainteresowanych tym, a ile w ogóle, co to kosztuje w ogóle, tak? No i czy to ma sens? To już Wam mówię. Czy to ma sens? Tak, ma sens, ale i tam są poszczególne, powiedzmy, przegródki, w które trzeba to wszystko powkładać, bo jeżeli ktoś z Was chce kupić panele i położyć je na ziemi albo na jakimś tam stojaku zwykłym i ma na to miejsce, wistawio. Dokładnie, to róbcie, w ogóle... Tak róbcie, działajcie, bo niewątpliwie tracker jest odpowiedzią z jednej strony na kwestię oszczędności miejsca. Tak. Nie wszędzie to się nadaje. W tej chwili, tak jak sami doskonale wiemy, spoko. Ceny paneli nie są wcale aż tak astronomicznie wysokie, w związku z tym spokojnie można je używać, kłaść i to... Dokładnie, jeśli mamy miejsce, jak najbardziej. Jeśli tego miejsca nie mamy, bądź chcemy zacząć... Znaczy, bardziej wydaje mi się, że jednak tracker będzie konstrukcją skierowaną do ludzi, którzy chcą żyć w off-gridzie. Bo jednak w tym układzie to ma większy sens, tak? A wytłumacz dlaczego? No bo ja wiem dlaczego, ale ty wytłumacz swoimi słowami. Dla mnie dlaczego w off-gridzie ma większy sens? No bo mamy więcej prądu, dłużej mamy ten prąd, autokonsumpcja całkowita, jakby z całej tej produkcji, tak? Aha. I wtedy rzeczywiście to ma sens i przy założeniu mniejszej instalacji. Bo wszyscy, którzy budują wielkie instalacje po 10-15 kWh... 50. Nawet 50, okej, okay, oni mają miejsca i w ogóle mają kasy, tak? Ale jeśli mamy, że tak powiem, Kowalskiego, który chce zbudować malutką instalację, mało miejsca poświęcić i mieć prąd, długo prąd, w ciągu dnia oczywiście mówimy o tamtym okresie lata, no to tylko na trackerze, no bo jak inaczej? No, co położysz na konstrukcji 2 kWh i co? I przez 3 godziny w ciągu dnia będziesz miał prąd i tyle? Wiesz co, ja powiem Ci tak, ja może się tutaj wtrącę i odezwę z tego względu, że jeżeli powiem, że jestem jedną z niewielu osób w Polsce, która ma tak duże doświadczenie w temacie off-gridu, to będę mówił prawdę, czystą prawdę. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę, proszę bardzo, szukajcie kanałów, które są dłużej i które dłużej wałkują temat off-gridu, niezależności energetycznej i możecie sobie sprawdzić, kiedy były pierwsze filmy wrzucane, jakie były treści i w ogóle możecie sobie sprawdzić, porównać i to wszystko jak gdyby złożyć w jedną całość, a później możemy wrócić do tematu, możemy dyskutować i rozmawiać, tak? Po tym, jeżeli ktoś z Was zapozna się z treścią tego, co było do tej pory na kanale Dobry Projekt umieszczane. Powiem Wam, że ogromne znaczenie i niezwykle cenne jest to, że tracker w danym momencie, w ciągu czasami nawet jednej, dwóch godzin, potrafi wyłapać najlepszą produkcję. I to jest bardzo istotne w momencie, kiedy wchodzimy w okres jesień-zima, szczególnie w zimie. Bo tak jest czasami przekornie, że dosłownie przez godzinę, dwie godziny świeci ładne słońce, ale ono świeci między godziną tam 8-9, albo 9, tam 9, 10, 11 i później nagle znika, już go nie ma. I to jest cała produkcja danego dnia, która ma ogromne znaczenie. I w tym momencie, jeżeli my mamy założone, bo to też ma duże znaczenie, jeżeli my mamy założone magazyn na Leaf Epo, tak, i mamy na tyle mocny ten falownik, że on jest w stanie dość mocną, tą mocą powiedzmy, że ładować nam ten magazyn, no to mamy szansę w ogóle, że uzupełnimy tą energię w tym magazynie. To są tak indywidualne kwestie związane z jak gdyby tematem ładowania, że no co, no tracker, moim zdaniem tracker
znajdzie swojego amatora i znajdzie tą osobę, która chciałaby autentycznie i faktycznie żyć off-grid, bez zakładania instalacji 50. No tak. A, żeby była sprawa jasna. Tutaj będzie założona 50, ale ona będzie założona z innego powodu, z tego względu, że po prostu zapotrzebowanie, które my mamy, ono po prostu przez cały czas non-stop rośnie. Ja mam w tej chwili, można powiedzieć, że wręcz za dużo, jakby, tak? Jakby spojrzeć na wszystkie instalacje, tutaj mamy tam 1-2, tutaj jest niecałe 3, później tam jest 5, czyli łącznie razem gdzieś tam, no dobra, powiedzmy, że nie ma 2 razy po 5, no ale to 9, powiedzmy około 9 jest. Ja w tej chwili z tego wszystkiego nie korzystam. Nie mam takiej potrzeby, pomimo tego, że u mnie całą dobę wręcz chodzi pompa ciepła, która non-stop albo zbija temperaturę, bo jest za gorąco, albo ją podnosi, jak jest za chłodno, bo latem też, no co, no domek angielski charakteryzuje się z tym, że nie ma zbyt długiego przetrzymywania, że zbyt dobrze nie jest zaizolowany. No i to jest taka prawda. Co byśmy chcieli tutaj jeszcze poprawić? Może wytłumaczymy, że te końcówki mamy nie do końca dorobione dobrze. Tak, klemy końcowe będą zmienione, listwy docięte już na wymiar, kable już poprowadzone tak, jakbyśmy chcieli, żeby to było. No. Wiecie, można by było powiedzieć, że tak, no tutaj te końcówki to są końcówki pomiędzy, które się daje pomiędzy panele, a nie jako krańcówki. Tam macie takie listewki krańcowe, ja wam pokażę może z bliska, nie wiem czy będzie widać. O, a tutaj macie o taką, no to wiadomo, tu się nie popisaliśmy, ale z drugiej strony powiem tak, chociaż nie, zawsze winny jest ten, kto robi, to my robiliśmy, natomiast nie mieliśmy odpowiednich końcówek do wkręcenia i w związku z tym nam się tutaj cała robota obsunęła. A że my pozytywnie myślimy, to stwierdziliśmy, że wolimy założyć cokolwiek niż nic. No dobra, okej. Okay. No tym bardziej, że stwierdziliśmy też, że nie tracimy w kwestii bezpieczeństwa, tak? Tak. Okej, okay, dobra. Tak. Estetyka, faktycznie ktoś by przyszedł i by powiedział, nie no chłopaki, wiesz o co chodzi. Przecież oni nawet nie wiedzą, do czego które końcówki się zakłada. Myślę, chociaż z drugiej strony, gdyby ktoś tu przyszedł w tym deszczu, w którym my robiliśmy, to by powiedział, kurde, no naprawdę, ekipa niesamowita. Ulewie składa trackera. No dobra. Powiem ci, że bardzo ładnie to wizualnie wygląda. To znaczy, ja wiem o tym, że co niektórzy wolą oglądać, nie wiem, drzewa, las, przyrodę czy coś takiego, a inni znowuż chętnie oglądają, o, choćby nawet takie konstrukcje. Natomiast całkiem serio powiem ci, że no, on mi się podoba. No jest ładna ta konstrukcja, jest wykonana starannie, ale już może nie mówmy o plusach, bo jakby wiadomo, my będziemy mówić o tym produkcie, że jest ładny, że nam się każda podoba. Każda bliżka swój ogonek chwali. No, tak jak już było mówione, więc nam się podoba. Dobra, okej, okay, spoko. Nie mamy się czego wstydzić. Nie mamy się czego wstydzić. Tak uważam, no właśnie, nie wiem, wy powiedzcie, może wy uważacie inaczej czy coś. A, właśnie, no właśnie, z daleka, słuchaj, Zbyszek, to Chińczyk jest. Słuchaj, ja powiem ci tak, nie, no trzeba powiedzieć prawdę, po prostu, wiesz, no, my to zamówiliśmy z AliExpress, wiesz o co chodzi, przepakowaliśmy kartony, tak, i rozsyłamy, no, tak? No wszyscy dobrze wiemy, że tak? Nie. Jak to najlepiej sprawdzić? Ja ostatnio sobie pomyślałem, że z chęcią fajnie by było, gdyby którykolwiek z naszych klientów zakupił sobie taki z AliExpress, po czym zakupił go od nas, rozpakował oba, porównał i wtedy, jeśli to będą takie same, to myślę, że my oddamy pieniążki za tego naszego. Bo jesteśmy pewni. Ale warunek produktu jest taki, że ma go oddać, nie zostawimy go. Oczywiście. Nie, ma go oddać. On musi go oddać, ale my zobowiązujemy się tutaj na łamach po prostu tego materiału, że my oddamy te pieniążki, jeśli to będzie taki sam produkt. A jesteśmy pewni, że nie. Nie, no sorry, wiecie co? Nie będzie. Ja, wiesz co, trzeba by było to sprawdzić. Trzeba by było to sprawdzić, natomiast lekko rzecz ujmując, nie łapcie, nie trzymajcie mnie tutaj za słowo, natomiast wydaje mi się, że choćby nawet w kwestii wagi, to słuchajcie, to ten, który my mamy tutaj założony, on waży 2 razy więcej niż tamten. Ja nie chcę mówić, że więcej, ale lekko. Tak. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną. Zgodzę się w 100%. Ja wiem, bo też tam dźwigałeś ze mną te elementy, to wiesz, że lekko nie jest. Ale nie, naprawdę. I tutaj z pełną po prostu odpowiedzialnością to nie jest ten produkt. To są 2 różne produkty i proszę bardzo, zapraszamy do weryfikacji, do sprawdzenia, do porównań. Dobra, okej. Okay. Teraz tak. On się rusza. Dlaczego on się rusza? Jak wieje wiatr.
bo ma przewidziane pewnego rodzaju luzy specjalnie po to, żeby konstrukcja nie była na sztywno. To jest taki luz dopuszczalny, który powoduje, że jakby on w danym momencie, w danym miejscu, w którym ma pracować, ma pracować. Dobra, okej, okay. To tak samo jak, nie wiem, w samochodzie są wahacze czy coś takiego. Są elementy takie, które są dedykowane do tego, żeby one się ruszały. Delikatnie one mają się tam ruszać, tak? One mają amortyzować jakieś lekkie podmuchy wiatru czy coś, żeby one na sztywno nie, powiedzmy, nie trzymały tego wiatru gdzieś tam, tylko żeby pozwoliły mu przejść górą czy tam dołem, tak? Także tak to wygląda. Może trochę poruszajmy. Wiesz co, moglibyśmy zabrać, wiesz, jakbym cię poprosił. Możemy w ogóle rekwizyt. Go... Zabieramy rekwizyt. Tak, pewnie. Wiadomo, że my go przynieśliśmy tylko po to, żeby go na chwilę postawić, żeby był wiarygodni, że robiliśmy. Jasne. Tak. I zmoczyliśmy sobie plecy. Ale nie, no dobra, pokażemy, słuchaj. No mamy tutaj złączki, mamy jakieś śruby, coś, podkładki. Nie, no dobra, tam nasi widzowie nam wierzą przecież. Tak. No. No dobra, to co, odpalamy w takim razie? Pytanie jest takie. Dlaczego tu zamontowaliście czujnik wiatru i w ogóle i tak dalej, powinien być na górze? Tak, ja uważam, że powinien być na górze. Zbyszek też tak uważa. Natomiast jest problem techniczny związany z tym, że ten tracker nie jest trackerem jednoosiowym, w związku z tym, wytłumacz, jak gdyby. Może tak jest, jego ruch powoduje, że no nie ma możliwości zamontowania go w górnej części konstrukcji, bo jest... Jest taki czas, kiedy on jest pod kątem ustawiony, skrzyżowany i jakby ten czujniczek wiatru jest skręcony. W momencie, kiedy jest skręcony, przestaje działać. Po prostu. Okej, się łamie po prostu. Jak jest w takiej pozycji, o, pod kątem 45 stopni, no to on nie będzie się kręcił w ten sposób. Czyli on musiałby być przegubowy w dwóch płaszczyznach. Dokładnie. A może ktoś z was ma jakiś pomysł na to, jakby to rozwiązać. A tak czy inaczej, nie ma to znaczenia z tego względu, że i tak jak zaczyna wiać, to on dość szybko łapie tutaj ruch i tak dalej. W związku z tym to nie jest tak, że do niego wiatr nie dotrze. Nie, no. Nie, no mamy sprawdzone, że w tym miejscu, w którym on jest zamontowany, działa i bez względu na to, w jakim ustawieniu nie są panele, on się kręci. Nawet po prostu. Na drobnym wietrze, więc... Mhm. On szybko wyłapuje. Szybko, bardzo szybko nie wyłapuje. Było, zobacz, zaczyna padać. No, ale nie, to z węża lejemy. No dobra. No dobrze, to co, to teraz co, poruszamy nim trochę? Jasne. A nie, poczekaj, było właśnie, żeby nastawić go na śledzenie słońca. On poszukuje teraz, jest w trakcie, no nie widzi nic, no bo nic nie wyłapie, ale pojedziemy sobie, pewnie, że pojedziemy sobie. Wiesz co, ja ci powiem tak, bo to też warto powiedzieć, jeśli ktoś z was wie odnośnie, albo słyszał odnośnie światła rozproszonego, no to w tym momencie tak naprawdę ustawienie tego panela dosłownie poziomo, daje dużą produkcję, znaczy daje większą produkcję niż tracker, który jest pochylony po prostu. No tak, tak, tak. Teraz ustawimy go w tą pozycję, która sprawiłaby, że ten wiatraczek by nie działał. Mhm. Więc... Ale co, chcesz pokazać, o co chodzi, tak? Tak, no najlepiej, no bo jakby... No i dajmy na to, że w tej pozycji, w której on teraz będzie się znajdował, my go przekręcimy, czyli przekręcimy go do jakiegoś takiego wczesnego wschodu, tak? I on będzie się powolutku w ten sposób przekręcał. I w momencie, kiedy on byłby zamontowany w jakimkolwiek narożniku, to jego kąt ustawienia byłby po prostu skrzyżowany i w tym momencie... Znaczy nie, bo on ma jedną płaszczyznę, w której może się poruszać, góra-dół, jakby jedną. Tak. A przez to, że tutaj tracker chodzi w dwóch płaszczyznach, no to jest... Dokładnie, no dokładnie. I przy tej pozycji, jakbyśmy zjechali do końca, no to on już by nie pracował, więc... No stąd znajduje się na tym słupie, nie? Dobra, wiesz co, ja pójdę może z tamtej strony, żeby jeszcze zrobić ładnie ujęcie. Jasne. O. Spoko. Ale powiem ci, wygląda kozacko. Wiem. Naprawdę, powiem ci, że nie wiem, co myślicie, jak, bo fajnie by było, żebyście się wy wypowiedzieli, tak? Jeśli chodzi o kwestię doboru tutaj miejsca, to szczerze mówiąc miałem bardzo, bardzo długi tutaj, długo się zastanawiałem, gdzie go wstawić. On w końcu trafił tutaj. Czy można byłoby znaleźć lepsze miejsce? Tak, pewnie można by było znaleźć, aczkolwiek, no powiem, może kiedyś wrócę do tego, ale na pewno jak gdyby jest powód ku temu, że tak, a nie inaczej został ustawiony akurat. No. Dobrze, i co, jak? No, i to jest właśnie ta pozycja, w której on oczywiście będzie się znajdował. Gdyby w dwóch płaszczyznach się poruszał, tak, jak taki żyroskop, coś na tej zasadzie, to pal 6, to jeszcze byłoby tak, ok. Tak. Ale przez to, że on normalnie przegubowo tylko w jednej pozycji, no to w tym momencie... Tak, po prostu. Ale tak czy inaczej, jeżeli wieje wiatr, no to, no co, no to po prostu, no to...
to ten wiatr, no, możecie wierzyć na słowo, jak wieje i nawet jest przodem ustawiony do wiatru, to ten wiatr po prostu i tak go porusza. No, on tak czy siak wpada tutaj w tą powierzchnię, tym bardziej, że on jest dość wysoko, a wiemy, że wiatr wpada w każde otwarte powierzchnie. Ale ładnie. Powiem ci, ja wiem, że może się będę powtarzał, aczkolwiek powiem wam, że już naprawdę nieważne z której strony, czy patrzę na niego z przodu, czy z tyłu, ale no, on jest... Nie, to źle zabrzmi, jak powiem, wiesz, przykro mi było, jak ktoś mówił, wiesz, to tam chłopaki, wiesz, o co chodzi, tutaj tam, wiesz, że to jest po prostu wzięte, przepakowane od Chińczyka i w ogóle, no nie, no. Ale powiedzieliśmy już o tym oficjalnie i każdy może weryfikować. No, dobra, zapraszamy do weryfikacji i sprawdzenia. Bo ja powiem wam, że ja jestem bardzo zadowolony pod względem estetyki, że to jest bardzo ładnie, dobrze zrobione, no fajnie, no tak. Fajnie, no naprawdę bardzo ładnie. Jest bardzo ładnie. Cena, ile to kasy kosztuje? No bo to też jest tak, że wiesz, wszyscy się pytają, a ja powiem ci tak, my do tej pory nie mówiliśmy, bo też się wielokrotnie zastanawialiśmy, czy jest możliwość replikowania zamówień, czy będzie można zamówić z tego samego miejsca, czy ktoś, kto to robi, złoży, czy się wywiąże z tego, czy będzie na czas, czy na pewno, czy na miejsce. Czy nie będzie zmiany, bo wiecie, co zamawiacie pierwszy, drugi, a później trzeci, to będzie, o nie, będzie droższy i w ogóle. I teraz można powiedzieć, że teraz jesteśmy w pierwszym momencie takim, w którym, no powiedzmy, że może podzielmy to na odcinki, tak? Jeżeli ktoś nas obserwuje, ogląda, powiedzmy tak, mamy osobę, która chciałaby, omówmy klienta naszego, który powiedzmy, nie wiem, no ktoś, kto chce kupić taki tracker, tak? Jest klientem i chciałby kupić i mówi, ja robię wszystko sam. Ja sam wezmę listwy pozakładane. Spójrzcie, tam są listwy pozakładane i to jest coś, o czym warto powiedzieć, bo listwy, okej, możecie zamówić. Tylko, że jeżeli te listwy przekraczają długość takiego, nazwijmy to, normalnego, standardowego gabarytu, to co się wtedy robi? Jazda. 3-4 stówy kosztuje transport. Pojawia się problem, bo tylko niektóre spedycje zabierają taki gabaryt. Tak, no weźcie, idźcie, spróbujcie sobie zamówić coś, co ma 4 metry długości, tak? Tak, zgadza się. No i wio, i jazda. A wiemy o tym bardzo dobrze, że przy tej... A tu mamy ile? 3,20? 3,20 i żadna z tych belek aluminiowych nie jest łączona. No właśnie, i teraz macie już odpowiedź. Pierwsza kwestia związana z tym, że dlatego nie jest łączona, ponieważ chcemy, żeby ta konstrukcja była sztywna, żeby ona była monolitem, nazwijmy, tak? Tak. Myślę, że to jest jasne. Tak, dosyć, każde jedne łączenie, każde jedne nawiercenie tej listwy to jest powoduje osłabienie jej. Więc... Dobra, to już macie jedną odpowiedź, czyli tak. Listwy każdy sobie sam może załatwić. Tak? Listwy może każdy sam. Nie ma problemu, jak gdyby. Oczywiście. Jeżeli ktoś ma ochotę temat konstrukcji, bo on nawet sam będzie go przestawiał, wszystko on potrzebuje tylko konstrukcję, sam sobie zrobi stopę, beton, a w ogóle tam wylał się beton, zobacz, widzisz? No. Ząg, a to moja robota. To nie, to Zbyszek nie, to ja, jakby co, to ja tutaj tak dałem trochę ciała. No dobra, uzupełnimy. Tak czy inaczej, stopa, beton, wylanie, jeżeli ktoś sobie to ogarnie sam, tak? I potrzebuje tylko i wyłącznie sam stojak. Wszystko sobie sam poogarnia. Aha. On nie potrzebuje naszej pomocy, on potrzebuje tylko i wyłącznie sam ten stojak. Ile będzie musiał za to zapłacić? No to jest możliwość zakupienia. Takiego oczywiście, jak ty to nazwałeś, stojaka pod listwy. Ten, który ma przegłuby, wszystko to, co tutaj jest, się trzyma, tak? Ma nogę, stopę plus tutaj tą poprzeczkę w jedną, w drugą stronę, plus do tego te stelaże takie, bo te stelaże są dodatkowo rozsuwane pod ten cały stelaż idzie, już wam mówię, kurczę, żebyśmy się zrozumieli, tam są wysuwane, nie wiem, czy widzicie takie przeduszki, to wszystko będzie, jedynie co, musicie sobie dokupić po prostu poprzeczki, panele. Te listwy aluminiowe? Tak. Dokładnie. Panele? No i panele, oczywiście. Sterowniki. Wszystko. Sterowniki. Sterowniki, siłowniki. Siłowniki. I tyle. Dostajecie konstrukcję. Będzie gotowa konstrukcja do założenia danych siłowników. A, kolejna jeszcze rzecz jest taka, bo też, żeby widzowie sobie wzięli to pod uwagę, to jest kwestia związana z tym, że tak, że poprzeczki, ja nie wiem ile ten transport, ale same poprzeczki, normalnie, standardowo transport to jest około chyba
Zależy, z kim wynegocjujecie jaką cenę, ale plus minus to jest koszt około 300 zł, pewnie może dojść do 400, tak? Tak? A najmniej myślę, że nikt wam tego, nie wiem, za 2,5 stówy to jest minimum, za ile może wam to dowieść. Tak. Za ile dowiozą wam panele. Bo ja chcę przekornie wam pokazać, jeśli się sami zaangażujecie i objedziecie sobie wszystkich dookoła punkty, po prostu, nie wiem, weźmiecie samochód dostawczy, być może macie na podwórku, albo weźmiecie przyczepkę i wszystko sobie sami zwieziecie, to lekko ile można zaoszczędzić? 1000 zł. 1000 zł. Lekko. No. Dlaczego? Bo no. Tak, pierwsza sprawa jest taka. Panele, żeby ktoś ci przysłał, ile trzeba zapłacić? No, 300, co najmniej 300 zł. 300, no. 400 zł. No, tyle. Dokładnie. Nikt inaczej tam za mniejsze pieniądze w ogóle się to nie zajmie. Dokładnie. Listwy? Kolejne 300 zł. Kolejne 300 zł za, tak? Za sam transport. Tak. 600 tak. Idzie za nic, po prostu tak. Tylko za znaczy nie, że za nic, ale za dowiezienie. No tak. Plus do tego jeszcze kwestia dowóz konstrukcji, kolejne 300-400 i tak dalej. Czyli zobacz, same tylko i wyłącznie dowiezienie gabarytów, tak. To jest koszt plus minus 1000 zł. 1000 zł. Aha. No, tak by się skracało. Także wiecie, jeżeli ktoś z was, powiedzmy, zastanawia się, skąd nawet się bierze czasami jakaś cena, no to między innymi ona jest ukryta choćby nawet w tym, no, że my tego nie dosyłamy, jak gdyby nie ma możliwości, no nie, żebyśmy to dosłali z jednego miejsca. No nie, nie, no, no nie, no nie możemy. No, nie mamy, nie, nie, mamy takiej, nie mamy takiej możliwości, więc... Dobra, do brzegu, bo wiesz, bo tu gadamy. Do brzegu, ile w takim razie? Dobra, czyli cała ta konstrukcja kosztuje 5800 zł brutto. Okej, okay, koniec tematu. To już ktoś z was, jeżeli chciał koniecznie usłyszeć, no to już ma, to już wie. Tak? Tak, tak. Noga jest, konstrukcja jest i tak dalej. Co tam dalej z tym zrobicie, to już wasza sprawa. Wiadomo, że tak jak mówiłeś, te wszystkie listwy poszerzające, śruby do poskręcania całej tej konstrukcji, tak jak widać... Na trzy. Będzie. Na trzy kawą. Tak. Będzie w zestawie, to już jest. Dodatkowo oczywiście można po jakiejś tam konsultacji, to jest koszt około 200 zł, brutto jest przygotowanie stelaża tego do zatopienia w beton. On może być, ale to jest plus dodatkowo jakby to, okay, dobra. Do tego betonu, żeby po prostu to było gotowe, że wkładamy w beton, zalewamy i ten tracker na 100% na to pasuje. Dobra, okej. Okay. To jeszcze tutaj robimy szybką dogrywkę odnośnie kwestii sterowników, bo teraz tak, zaraz będzie tak, że dobra, jest noga, tak, mamy nogę, mamy te wszystkie poprzeczki, które są w komplecie, które wyjeżdżają góra-dół, czyli nie te poprzeczne, tylko te, które idą przez całą tutaj długość, tak? Tak. I tak jak już powiedzieliśmy, 5800 tam jest cena? Tak. Dobra, 5, i teraz 5800. Do tego jeszcze kwestia związana ze sterownikami, no bo ktoś powie, nie, no dobra, ale przecież co ja z tym sam zrobię, no nie, wiesz co chodzi, potrzebuję sterowniki, siłowniki, to wszystko. Okej. Okay. Cena kompletu. Okej, okay. Komplet, w który wchodzi skład sterownik, wszystkie czujniki, siłowniki, to jest 2000 zł brutto. Koniec tematu. No naprawdę, prościej się chyba nie da. Myślę, że tutaj już wam oczywiście jak gdyby pozostawiamy kwestię związaną z tym, jak tam, czy wam pasuje, czy nie pasuje. No wiadomo, przecież zdaję sobie sprawę z tego, że to nie wszystkim musi pasować. Oczywiście. No, aha, kolejna rzecz jest taka, że nie ma się też co oszukiwać. No jednak pomimo wszystko ten tracker jest swego rodzaju taką trochę wersją, no co, no luksusową jednak. No jest, jest. No, z tym musimy się zgodzić, że to, jeśli ktoś patrzy na to, żeby powiedzmy, nie wiem, no za konstrukcję pod panele dać 1000 zł i mieć trackera, to się nie da. No tu się nie da niestety. Więc jest to jakaś tam luksusowa forma założenia tych paneli, no ale akurat w tym przypadku luksus idzie w parze z wydajnością, więc... Okej, okay, dobra. No. Dobrze. Czy to się opłaca? No nie wiem, wiesz, bo ja też czasami słyszę tam, czy to się opłaca, czy to warto. I teraz ja mam nawet jako, wiesz, ten, powiedzmy, nie wiem, fachowiec, tudzież ekspert, mam powiedzieć, czy warto, czy to się opłaca. No to trochę tak, jakby się zapytać kogoś, czy warto mieć chodnik przed wejściem do domu. No kiedy on się zwróci? Kiedy chodnik się zwróci? No właśnie. No to jest jak ze wszystkim, tak? No ale jeśli to ma wpływ na polepszenie, powiększenie tej wydajności, ale nie w sposób taki kosmiczny, bo my nie mówimy nikomu, że jak założysz tutaj trackera, to będziesz miał 500% więcej. No nie, no to jest racjonalne.
wróci się, na pewno się wróci po jakimś czasie, tylko pytanie, czy zakładając jakąkolwiek instalację fotowoltaiczną, tak co do jednego dnia przeliczamy, kiedy to się wróci. Okej, dobrze. No to już wiecie, o co chodzi, tak? No wiadomo, że każdy z Was w momencie, kiedy dostanie, no to w tym momencie może sobie tą stopę rozmierzyć, szpilki, wszystko. Oczywiście, tak dalej. Jak najbardziej. My też mamy rozszerzone, to są te opcje, o których rozmawialiśmy, że może być opcja zakupu kompletnego, może być opcja zakupu samej konstrukcji, a może być w ogóle full opcja z montażem, ze wszystkim, tak? Okay. O tym rozmawialiśmy, o tym mówiliśmy. Dobra, ja myślę, że tak. Opcja taka, nie no, opcja minimum, tak? No bo no co? Ja tak, nie wiem. Tak. To była to, co mówiliśmy, to jest opcja absolutnie minimum, czyli ta konstrukcja. Konstrukcja, po prostu tak. I tyle. Dobrze, czy coś tam jeszcze trzeba by było do tego dodać? Nie, no najważniejsze chyba powiedzieliśmy, bo jakby każdy tutaj pytał, czemu nie, no to... To jest jasno. Dobra, okej. Okay. To znaczy ja myślę, że tutaj już poruszyliśmy ten temat, dlaczego nie mówiliśmy wcześniej. To jest spowodowane tym, że my sami po prostu chcieliśmy się upewnić odnośnie tego, czy jest możliwość replikowania tego produktu, czy tak. My jesteśmy zadowoleni w kwestii tego wykonania. Tak. No i kolejna rzecz jest taka, że też chcieliśmy, żeby on, no po prostu, żeby nie stał jeden, tak? No chcieliśmy, żeby po prostu no, postawić ich kilka, no i w tym momencie dużo łatwiej jest nam cokolwiek powiedzieć. No i dlaczego? No bo wiemy, mamy to przetestowane w tej chwili. Dokładnie. Inaczej, może się jak gdyby nie obawiamy tu, że damy ciała i że wtopimy w jakikolwiek sposób. Dokładnie. Przed Wami mówiąc, że to będzie tyle czy tyle. Dokładnie. Tak? W pełni się zgadzam. Dobra, 100%. Spoko. Moim zdaniem jest petarda. Mi tam się to podoba bardzo. Fajnie. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. O właśnie, tutaj żeby nie było, to mamy przykład właśnie, jak przyjeżdżają panele. I teraz tak, taka paleta... Ja nie chcę Ci skłamać, wiesz co, nie wiem, nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba też 380 zł, coś takiego, jakoś tam transport, tak, no nie? Tak, tak. Także szczerze mówiąc, to chyba tańszy byłby jeden panel w zakupie niż kwestia transportu, dowiezienia tego. I mało z tym jeszcze w ogóle, wyobraź sobie, że nawet jak dzwonisz, rozmawiasz i chciałbyś po prostu, żeby Ci parę sztuk przywieźli, to nie chcę, wiesz o co chodzi, im się... No dobra, wysyłają, no bo wysyłają, aczkolwiek Ci powiem, że tak wcale oni tam się nie cieszą. To nie jest tak, że o Jezus, a co, oni są szczęśliwi, że Ty chcesz kupić kilka paneli. No. Dobrze. Coś jeszcze? Nie, chyba mamy wszystko, co? Też tak myślę. Tak? No dobra. Jakby co, to piszcie, czy tam, nie wiem, komentujcie, czy to tam się widzi Wam, czy nie widzi, czy się podoba, czy nie podoba. Moim zdaniem jest okej. Spoko, dobra, to co, kiwamy, Zbyszek? Hejka. Cześć. Do następnego. Hej.